Seria Wjazd na Garaż to seria, w której jeździmy do znanych i lubianych postaci ze świata internetu i sprawdzamy, co trzymają w swoich garażach. W tej serii również dla zaangażowanych widzów rozdaję różne fruty. Tak na przykład 5000 polubień i do 3 komentujących polecą przedpłacone karty paliwowe, a dzisiaj do jednego, jeżeli będzie 10000 polubień, poleci nowy iPhone. Normalnie rozdajemy M2 na weekend, ale krótko mówiąc, spadła z rowerka. Jak gość, do którego chcę dzisiaj pojechać. Nie no, Adaś, proszę cię, nie. Musisz. Wszystkiego w środzie Wielkopolski nie da się nagrać. A co chcesz? Chcę jechać do Meduzy, który mieszka w Warszawie. To jak chcesz, to nagrać do rzemieślniczej. Meduza? No. Czekaj, stary. Nie ty, Wersow. A gdzie jest Karol? W pokoju. A, dobra, to idę. Medi, chodź, bo trzeba coś nagrać. Proszę, chodź. Chodź, bo on nie wierzy, że tu jesteś. Medi to nie anioł. Medi to nie anioł, bardziej faraon. Trzymasz influencerów w szafie? No. Bogdan tam od Pandory siedzisz. Siemano. Ja ogólnie co? No Szymon powiedział, że trzeba pomóc. Meduza się zawsze pojawia, kiedy trzeba pomóc. No i co? Lecimy na garaż. Witamy serdecznie, Meduzka z tej strony. W dzisiejszym odcinku Detailera pokażemy wam, czym jeżdżę. Oczywiście weźcie poprawkę na wszystko, ponieważ jesteśmy po trasie. Samochód jest niezbyt czysty, ale wiadomo, że samochód nie musi być czysty, on po prostu ma jeździć, także lecimy po furę i zobaczymy, co będzie dalej. Wjazdem na garaż to za chwilę do auta przejdziemy, ale najważniejsze pytanie. Byłeś youtuberem, miałeś miliony zasięgów, setki tysięcy wyświetleń na śmiesznych telefonach. Dlaczego stwierdziłeś, że kończysz tym? Wtedy przeszedłem na Twitch TV, ukośnik Meduzka, Kongo TV, gdzieś tam skradło moją uwagę i na tym się skupiłem w tamtym momencie. Teraz wróciłem sobie na YouTube'a, gdzieś tam powoli odbudowuję kanał, więc miło mi będzie, jak ktoś wpadnie z tego odcinka też, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. No ale co, dzisiaj mamy samochodzik. Twój. Tak, dokładnie. Umawialiśmy się wielokrotnie na ten wjazd na garaż. Już myślałem, żeby do Meduzy przewieźć driftowozy, bo on też uczestniczył w Speed Gamesach. I co nie, co potrafi. Nie udało się raz, nie udało się drugi, udało się trzeci. Dokładnie, udało się dzisiaj. Nie było wjazdu na garaż, bo po prostu nie mam garażu. I pożyczymy sobie dzisiaj garaż i samochód. Garażu też nie ma, tylko ma wiatr. Problem był taki z tym autem, że wsiąść po Meduzie do samochodu i dosięgnąć pedałów, to jest naprawdę problem przy moim wzroście. I musiałem się poprzesuwać i to chwilę trwało, ale jestem, dojechałem, nawet wiem jak odpalić tłumik, żeby lepiej bulgotał. Dobra, a powiedz, ładnie nawet chodzi. Ale nie pokazujcie tak na razie, może pojedziemy na myjnie jakąś coś, czy nie? Naturalnie, po trasie. Po trasie naturalnie. No to stary jest trasa, jak bardzo będziesz chciał, to teraz magiczne przebitki w tym miejscu pojawią się czystego twojego auta, ale nie wiem, czy uda się gdzieś znaleźć słońce, światło, żeby to ograć. Byś przyjechał na 15, to byłoby czyste. No ale kurwa umawiałeś. Białe, to teraz masz. Ale no, odjebałeś. Kupiłeś białe, to teraz masz. Tak. Dobra. Pod maską mamy, to może ja pokażę. To opowiadał. A wiecie czemu on chce pokazać, wam powiem? Bo on taki głupi nie jest, Wiesz dlaczego? Ja ci powiem. Bo bardzo możliwe, że jest tu coś napisane. Podpis tego, co składał ten silnik. Tak. Pirifarina. Ja wolę pokazać. Mogę znaleźć? Ludzie są wzrokowcami, sami zobaczcie, co tam jest. Ale znaleźliśmy strefę za Meduzy, której nie czuje się jak ryba w wodzie, nie? Motoryzacja to jednak nie jest jego konik. Tak, trochę nie czuję jak topie. Stare jeszcze ciepłe, można smażyć. Ale podpisu nie masz, Szymon, przegrałeś. To jest C43 AMG, tam jest chyba 400 koni mechanicznych, tyle wiem. Nie jest, co? 380 ileś, no. Ale ja zaokrąglam. I zawsze się zaokrągla do góry. Ja ogólnie nie jestem jakimś fascynatem motoryzacji. Jarają mnie furki, ale nigdy się tam nie interesuje od strony mechanicznej. Mediego jarają bardziej dupki niż furki. Oj tak, zdecydowanie. To właśnie dlaczego, a nie, dobra, przepraszam, teraz dostrzegłem już. Ma więcej drzwi, more doors, more horse, już wszystko wiadomo, dlaczego nie jest to sportowe coupe. Po prostu musisz więcej dupeczek zmieścić, dlatego masz pięciodrzwiowe. To wy mówicie. Powiedz mi, dlaczego właśnie zdecydowałeś się na ten samochód? Bo klakier innego nie miał, miał taki, mówię, potrzebuję na szybko furkę. Po prostu taka była, więc taką wziąłem. Jestem zadowolony, szczęśliwy, uważam, że ta furka do mnie pasuje, ponieważ tak jak mówisz, zmieszczą się 4 osoby razem ze mną. Aktoreczki muszą się mieścić, nie? Aktoreczki trzeba pomieścić z Kongo TV, wiadomo. Różne wyprawy, tygrysy i tygrysice wozimy, także się dzieje. Mogę wam pokazać, jak wygląda mój bagażnik. Jak już widzicie samochód w takim syfie. A puszczę na to na YouTubie? To możemy robić! Co jest?
Versace. Meduza. Meduza to nie anioł, to jest faraon. Z tym jest w ogóle ciekawostka ogólnie z tą naklejką Meduza tutaj, ponieważ ten samochód był kiedyś zielony. I jak on był zielony, to była folia na tym i to było pod folią, przez co ta folia miała w 3D ten wzór. Dobra, robimy teraz opening mojego bagażnika. Podrachany przez tygrysicę jeszcze? Tak, ale patrzcie, tu jest na przykład ciekawostka. Ziomeczek, który robi graffiti, wykonał mi własnoręcznie taką koszuleczkę. Czym jest? Zakładaj to. Zimno jest, pa, na przykład mam szotę do kibla. O, drugie mieszkanie. Ty drugi dom tu. Ja tu wszystko mam, zobacz, jakieś sisej, jakieś aktoreczki, skarpetki, aktorek, okularki. Ty grysica z chałupy, jak wyciągniesz, to masz kocyk nawet dla niej, ręcznik, wszystko. Jak już tak to patrzymy, co ma w środku, to dalej Szymon mu na przyszpieg i zobaczymy, co ma fajnego. Chodźcie do środka. Co tu jeszcze ma? To jest najbardziej nietypowy wjazd na garaż w moim życiu. Co to jest? Aktorek. U niej chyba maluje. Tak, przed pokazaniem aktorki są malowane. Przed użyciem je przygotowuje tak, żeby były idealne do... Ole ma papierów, to jest ale... biznesmen. Ty, ale on jeździ. To jest VIP... Ty, to jest... A nie, dobra, to jest Daw, już się przeraziłem. Daw. Meduza, ale ty masz tu burdel. Ty mi tam nie patrzy, co tam jest. Bo może nie wszystko chcę pokazać. My się popsikali już. Przestań, tu nie ma niczego, wiesz. No ja mam maszynki do golenia, na przykład tam dezodorant. No bo jak gram koncerty, to zawsze wszystko się przydaje, nie? I więc... właśnie z tymi koncertami, o co chodzi ten slalom Czechom? Bo tam nawijasz w którymś kawałku, że Czechom mówię slalom. Czechom mówię szalom. Nie, grzechom mówię salom. Kurwa, ja mówię tak, co ci Czesi ten j***ny slalom zrobili, nie? Nie, stary kurwa, patrz. Czyli to była lekka. Piszesz sobie szalom i wyskakuje. To ja już wiem, że salom to jest, oni się tak witają. Słowo używane przez Żydów jako przywitanie. To ja wiem, ale tutaj mogą rozkminić, mówię Czechom. Grzechom mówię szalom. Fajnie mi pasowało do faraon. Ja już więcej ci nie grzebię, jakby co to on mi ale kawał. Jest syf, nie? Muszę to pogarniać. Ale tak jakby faktycznie nie jesteś motoryzacyjny. Auta nie ma co ukrywać, nie dbasz. Ile to jara? Nie wiem, tak kurde, czasami jara 13, czasami jara 15, czasami 20. Paszport w razie jakiegoś spontanu, jakby gdzieś trzeba było lecieć. Uciekać chyba z kraju. Maszynki do golenia jakieś, chłopie. On naprawdę ma cały drugi dom. Perfumik, tutaj mamy nawet jakiś kartonik magiczny. Ale ja nie korzystam. Czemu spojrzałeś w tamtą stronę, jak pokazałeś ten kartonik? Ale ten kartonik. Znaczy, że wykorzystasz zawartość? Nie, ten kartonik dostałem akurat na urodziny od ziomków i tak leży. Tak. Tutaj, o, ciekawostka kolejna odnośnie tego, co robię na co dzień. No. Tutaj są takie zapasowe chwytaki właśnie na kamerę IRL moją. Tutaj mamy przyklejone. Oj, przyklejesz to na stałe, ty. Wiesz, że będzie ślad skórze? Trudno, stary. A ty zamierzasz ten samochód sprzedać kiedyś jeszcze komuś? Czy już do końca życia chcesz z nim zostać? Zobaczymy, nie będzie to ta pizzera, będzie ślad. Nie będzie, bo ja to zobaczę. Poleruję. Nie będzie, mordzie, mówię ci, że nie będzie. Promienie słoneczne nagrzewają to wszystko. I skóra z klejem wchodzą w reakcję i to niestety, jeżeli dłużej poleży... Dobra, już nie gadaj, tak, bo ja będę chciał sprzedać, będzie pizda. Co to zapytałem? To wytnijcie, bo akurat chcę go sprzedawać niedługo. Chcesz go sprzedawać niedługo? Tak. Za ile? Nie wiem, jeszcze nie wiem. Tak mniej więcej, a za ile kupiłeś? Nie znam wartości tego samochodu, chłopie. Wziąłem sobie leasing, płacę i mam wyjebane, no. A ile miesięcznie płacisz za ten wóz? Chyba koło szóstki. Koło szósteczki, no to już za szósteczkę, meczkę można mieć nową w leasingu. No, ale ja też mówię ci, ja nie mam potrzeb jakiejś mocy, ja to będę se latać. I na co chcesz zmienić? Jakiegoś SUV-a, żeby wygodniej. SUV-a, wygodniej, rodzinniej bardziej. Jak on chce sprzedać ten samochód, to sprawdźmy, jak brzmi, to pokażemy dla widza, może no, takie ogłoszenie dawaj. Może ty. No i nie chodzi. A Meduska to jest oryginalny, normalnie, wydaje? Człowieku. Sprawdźmy z zewnątrz. Faktycznie, autko masz totalnie seryjne. Stwierdziłeś, że nawet dokładek nie zamontujesz. Tak jak je dostałem, tak jest. Ale zmieniłeś kolor na zielony wcześniej. Tak. A i tak jak go dostałem, taki jest. To skąd pomysł, żeby ten zrobić biały? Zielony nie przypadł. Nie, no po prostu musiałem ściągnąć folię i jest biały. To logiczna odpowiedź, jakby musiał. Gdzieś tam w krzoki pewnie wjechał, porwał folię, trzeba było ściągnąć. Ogólnie dużo osób rzucało gdzieś tam okiem na samochód, jak gdzieś parkowałem czy coś. Na przykład jechałem sobie do Żabki, stawałem pod Żabką i nagle pod Żabką 15 osób. I to było takie trochę uciążliwe. Czyli bardziej inkognito chcesz. Zrobiłem białe, no tak, wiadomo, mam rejestrację i tak dalej, nie, ale... To przejść, że masz rejestrację Medi. Medi. Tak, jest. Ale ona nie rzuca się tak bardzo. Ona się tak nie rzuca w oczy, jak zielony kolor cały. Ale często ludzie się doczepiali faktycznie w aucie i miałeś przerąbane z tego tytułu? Znaczy przerąbane nie miałem, ale tak po prostu jakoś wiesz. Dla was tego... Czasami gdzieś inkognito polecieć też fajnie, nie? No ale nie mam z tym problemu, także jak mnie widzicie na mieście, podbijajcie, ja to jestem zawsze wyluzowanym ziomalem i piąteczkę dla widza zawsze przybiję, chętnie pogadam. Dwa zdania zamienię, bo po to w sumie też to robimy, żeby gdzieś tam łączyć się jako jedna fajna społeczność internetowa. Startowałeś na Speed Gamesa.
Tak. Więc mam nadzieję, że jeszcze chwilę z nami tu zostaniesz w środzie i sprawdzimy twoje umiejętności. Ja nie mam. Że o aucie nie ma co za dużo mówić, jest seryjnym, ładnym wozem. Jakby jeszcze był czysty, to już byłoby picobello, ale faktycznie trochę kilometrów to pokonałeś. Każdy gość tej serii ma za zadanie autem dookoła Kienia się zakręcić. Więc zaraz bokiem? Pójdzie... Ale to jest napęd na 4. Nie, nie, mamy M4. M4? Tak, mamy M4 i M4 będziesz musiał zrobić... Bączka. Ja sobie stanę w miejscu, by bez ruchu. Nie no, jak ty będziesz w miejscu, zbijemy. To nie, stary. A to co mam spierdzielać, to bez sensu. Nie, stary, nie. Się nie bój. Ja nie jestem taki dobry. Przecież ja go przejadę, widzowie, oni są jakimiś wariatami. Ja myślałem, że ja przyjadę, sobie pogadam do kamerą i każą, kurwa. Akcje jakieś ten, ekstremalne. Przestań. Robisz Kongo byczko, czy nie robisz Kongo? Jesteś Kongo. Jesteś ty. Ale musisz mi powiedzieć, ja to nagram telefonem swoim. Wyrażam zgodę na to, żeby to za mnie potrącił. A robisz bączka kiedyś? Mogę ci podpisać. No, sobie. Robiłem bączka, stary, ale ja to robiłem dawno temu i ogólnie nie wokół kurwa. Ja wczoraj kręciłem koło Majsiego, a on jest duży gabaryt, nic mu nie zrobiłem. I detailer na milimetry koło nogi Genka się kręcił. Tygrys, dalibyby ci jedyneczkę, ale to jest dla widza, więc nie chuj. Właśnie, jak tygrysie. Ja usłyszałem, że driftuję, kurwa, ale dobrze, że mam chodź, na... Zobaczysz, co tam się dzieje. A my mamy jak na podwórku. Chodź, pokażemy tą BMW-kę. A zobacz, chodź. Oceń dla widza, tygrysie. Bo ty miałeś jedynkę. Ja jeździłem twoim jedynką. Wiemy, co Tygrys ma w garażu. Teraz pokażmy, co widz będzie miał zaraz w garażu. No widzę właśnie, kurwa. O, poczekaj, widać, że Tygrys był. To nie było, to nic. Dobra. Te wprawy... Wy robiliście ostatnio z szalonym... O, pierwszy raz widzę ten samochód, ale kom tutaj jest ten plecak? Tutaj co się dzieje? W ogóle kamereczka, tu był live przed chwilą kręcony w środzie wielkopolskiej. Meduza w swoim naturalnym środowisku. No dobrze, oceń teraz nasze bmw.zadarmo.pl. Miałem jedyneczkę niebieską w M-pakiecie. No powiem wam, że jeżeli chodzi o design, fajny, ale ten kolor akurat do Faraona nie pasuje. M140i BMW, BMW. 420 koni. Ma tyle samo ten mały potworek, znaczy przepraszam, więcej niż ten twój wielki. Tak? No to mocne zagranie, powiem wam szczerze. Ogólnie ja mam sympatię do tych jedyneczek, no bo jeździłem takimi, więc na pewno fajny miejski samochód, żeby gdzieś tam się zmieścić z parkowaniem i tak dalej. No ale co? Kolor ci nie przypadł do gustu. Jakby dla ciebie nie. No nie lubię czerwonego, ale ogólnie ale mi czerwony samochód. Też nie siada, ale właśnie w tej jedyneczce siedzi. Widzowie, ocencie. Tak się zawsze mówi, mi ten nie pasi, ale akurat w tym pasi, tak każdy zawsze mówi. A więc... ja nie pier... pod kamerę, ja nie jestem taki. Ale to przysięgam ci. Tak też każdy mówi, ja nie jestem taki. Ale coś czuję. Ja już takich poznałem wariatów, ja już takich poznałem. Nie jesteś taką miarą, byczku, Dobra, mordo, przeżartuję. Ale coś czuję, że za 0 zł, bo dokładnie tyle ktoś potrzebuje, żeby zgarnąć nie 200, to mu kolor nie będzie przeszkadzał. A jak to zrobi? bmw.zadarmo.pl. Wchodzisz na naszą stronę i... E-booka kupujesz? Nie ma e-booka. Niczego nie ma, to jest za darmo, totalnie za darmo. Jedynie musisz wykazać się kreatywnością, twórczością. Co trzeba zrobić? Na naszej stronie wpisujesz opowieść. Gdzie zabierzesz ten samochód, jak go wygrasz? O kurwa. I ta najbardziej kreatywna wygrywa. Nic nie kupujesz, żadnych e-booków. To mogę ja to zrobić też? Nie, bo jesteś naszym kolegą, więc jakby no nie głupia by była. I gdzie tu jest sprawiedliwość? Ja pierdzielę. Myślałem, że zgarnę, już miałem taką wizję, że ja pierdzę. Wyobraź sobie, jakbym zrobił serię vlogów, że muszę się tą BM-ką dotrzeć do Kongo, kurwa. Ale przez statki różne i tak dalej. Chłopie, to byłaby seria. No ale trudno, widzicie, odebrali nam ten content, wracamy kurwa do domu. żadne do domu jeszcze trzeba polecieć boczkiem. No dobra, no zrobimy to. Dobra. Dawaj ten driftowóz, dawajcie tą BM-kę. Meduza wraca do naturalnego stanu, odpalamy adrenalinę i ryzykujemy. Najbardziej ryzykuje ten pan tutaj. Dobra. Jesteś na to gotowy, czy ja nie? Ja jestem szefie? Gotowy, co odcinek? Dobra, musimy załatwić M4, jakoś Meduzę zmusiliśmy do tego, że tego bączka zakręci i tradycji stanie się zadość, ale w tym czasie, gdy my wszystko przygotowujemy, troszkę linię czasu odwrócimy, bo przeniesiemy się znów tutaj, tylko że jak było jasno, bo znajdujemy się tutaj w ogóle nie bez przyczyny, dlatego druga część materiału. W tej części materiału uchylę trochę rąbka tajemnicy, co będzie działo się już za parę godzin u Szymona na materiale. A mianowicie przygotowaliśmy trochę challenge'y, tak bardzo w YouTube'owym stylu. Jest z nami nowy gość, Majsi. Dzień dobry, witam serdecznie. To jest kaskader, a bardziej Pokémon Szymona, ale to się wszystkiego dowiecie u Szymona na kanale. Więc idziemy. Czekaj, bo bilarda sprzedaję. Jak bilarda sprzedajesz? Powiedz ojcu. A no właśnie, to też jest warte pokazania, drogi widzu, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, jak wygląda chata Szymona. No to jak nie pamiętacie, to w sumie nic nie tracicie, bo będzie wyglądała totalnie inaczej. Teraz jest syf,
Bilard wyjeżdża, wszystko będzie tu zmienione, zrobimy taki fajny office, bo na razie nasze polowe biuro montażowe wygląda tak. Tu musi wszystko wyglądać. Jak raczki potrzebuje? Raczki są potrzebne. Najlepiej jest z białymi paskami. Raczki? Tak. A, myślałem, że raki, bo wczoraj Majsi dokonywał wspinaczki na sam szczyt i zapomniał raków. Bez tlenu, bez tlenu. To się wszystkiego dowiecie u Szymona. A tymczasem nie przeciągam, pakujemy się do wozu i jedziemy na jedno z zadań, które właśnie tutaj zobaczycie i będzie podobno mega śmiesznie. A dobra, pokażemy jeszcze dalszą część tutaj naszego obozu. Nasza sypialnia, ekskluzywna, tu śpię z Gieniem. Mamy połączony wjazd na garaż do Meduzy i wjazd na garaż na chatę Szymona. Biuro Szymona, no biuro Szymona aktualnie wygląda tak. Chociaż wiem, że na początku tego materiału wyglądało nieco lepiej. Janiu, czy ty jesteś gotowy na dzisiejsze zadanie? No jestem, Majsiemu chciałem pożyczyć moje klapki, ale mu kopyta nie wchodzą, nie? A. To sobie będzie na boku. Zaraz zobaczycie, jak upokarza się kolegów. A bo ci kupię nowe, nie dobra. Dziękuję, dziękuję wam wszystkim, że jesteście i za te subskrypcje, które są od niego. Siema, witam was u mnie albo u niego, bo nie wiem do kogo to jest nagrywane. Do wozu. A ja mogę tym? Nie. Tym. Ale ja bym... Nie, my jesteśmy jak profesjonalna ekipa, my V-klasę, czy pakujemy się, ekipa, ale on jest taki fajny, że ja bym nie... chciał z niego daily. Nie ciąraj widzowi wozu, nie stoi. Ale ja nigdy w życiu nie ściąram, chciał nim po prostu sobie podjechać, żeby wszyscy widzieli, czym wozi się pier... Ej! Dobra, możesz jechać tym. Dziękuję. Jest gemela, fel. O, człowieku! Fajnie, fajnie, ale o swoich ludzi trzeba dbać. Podjedźcie tu Vito, żeby za daleko nie mieli, żeby się schować czy do ciepłego. Czy tu jest alkohol w tym barze? Owszem. To chodź na małego, bo ja... Chcecie sobie ciupnąć? Ja na trzeźwo nie wejdę. Ty jesteś mocny. To jest gorsze niż to morsowanie. Kto wygrywa, nie pływa w stroju. Kto przegrywa, pływa w stroju, żeby zasady dobra były jasne. Raz, dwa, trzy. Targuj się. Powiem tak, wiesz, że jestem z Wronek, jestem biedny, alimentów nie dostawałem, 100 zł i... Ja mieszkam we Wronkach, tam grypsują, ja nie mogę. A człowieku, a w Łodzi, wiesz co mi zrobią? Mi ostatnie serce wyryli na, z tyłu na głowie. Je mi kropkę chcieli dać. Bo mnie zabili. Proszę, 150 zł, bracia. 175 i stawiasz szota jeszcze na wyjściówce. Ale coś innego niż się stał. No, byleby mocno. Dobra. Ale jesteś sprzedajną ja tu będę z lornetką. Wszystkiego dopatrywał, czy jest bezpiecznie. Przygotowywują się już. Ale czas! Ja wystałem. Ale masz kupagę. Chciałbym tylko zaznaczyć, że Gienek nigdy w życiu nie był bardziej upokorzony niż w tym momencie. Ej, to rzuć 50 zł! Schowaj ten pójdź, jestem zazdrosny! Jak długo woda płynie w warcie? Tak długo Amika gra za żarcie. Dzieci tu chodzą, kurwa, zobacz jak to wygląda. Jakbym miał fujarkę większą, to by to wyglądało, ale... A wchodzi mi? Gotowi jesteście, moje małe rybcie pipcie? Ona jest tak kurwa zimna. Kurwa, poczekaj chwilę. Dawaj szybko, rób tego p***nego Phelpsa. Czekaj, jak to trener ciecka, czy platanka? Chyba miałeś się wcześniej rozgrzać. Dawaj kurwa p***ton. Trzy, dwa, jeden, poszli! And the winner is Majsi! Wygrywa całe 175 zł i voucher na alkohol w barze. Dotarliśmy na plac naszego serdecznego przyjaciela, pachury Sebastiana. No zobaczcie, jest tu idealnie, bezpiecznie. Mam nadzieję, że się Meduska nam nie rozpieprzy. Wczoraj już na tym torze testowaliśmy wóz, a raczej ja mierzyłem się z Szymonem, ale to zobaczycie u niego na odcinku. Mamy M4-ki Tomka. No bo jak już niejednokrotnie dzisiaj wspominałem, M2 nam
wypadło. Miejmy nadzieję, że to nam nigdzie nie wypadnie. Płoty będą całe i furę oddamy Tomkowi w jednym kawałku. Czy w jednym kawałku Gienek też wróci do chaty? A ja to zawsze wychodzę w jednym kawałku. Nie bój się u mnie. Okej. Tak w jego oczach widziałem, że chyba nie umie za bardzo jeździć, no, taki meduza, niepewny. Meduza musisz go dobrze podszkolić. Tak troszkę na bakier jest, więc jest to też tym bardziej ciekawy odcinek, że mamy gościa, który jednak nie jest miłośnikiem sensu stricte motoryzacji. Spaliłem tryby już tutaj Meduzce. Trochę burdel ma Tomek też, tak samo widzę. Po jednych pieniądzach, więc Meduza powinien się odnaleźć. Faraonie, co tam ciąg? Zapraszam. Co się rozwalę, to nie jest na mnie. Nie, jakby wszystko jest, ja płacę jak dobra. Za wszystko w środzie wielkopolskiej, kurwa. Dobra, wjeżdżamy. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi. Trochę się stresuję. Będzie dobrze? Będzie dobrze. Jednak może nie być dobrze. Nie, on się tak zobaczył i zaraz poleci boczkę. On nie jest też w swoim aucie, trochę się stresuje pewnie. Stary, to nie idzie bokiem, coś jest nie tak. Stary, ja nie pamiętam, jak to robiłem. Tego się nie zapomina, to jest jak jazda na rowerze. Lewo, prawo i wokół własnej osi. Nie bierz tego bardzo szeroko, tylko blisko. Dobrze! Już powoli sobie przypominasz! Coś mi tam się przypomniało! Już świta, już świta! Byczku, ja już myślę, że mogę stawać. Nie, jeszcze! Dawaj! Boże, nie. Dawaj! Ja nie chcę, żebyś ty był w środku! Dawaj, bo mi zimno już jest! Stary, ja nie chcę, żebyś ty był w środku, bo ja tego nie kontroluję, Widzicie, myślicie, że takie nagrywanie odcinku jest proste, łatwe i przyjemne? To tak tylko na kamerze wygląda, że to jest easy beach, ktoś staje w środku, a drugi się dookoła niego kręci. Ja myślę, że to już zostało. O Ferrari! Ferrari! O panie, to Ferrari, to zabierz pan tam stąd! Zrezygnowałbym z opcji stania w środku! Nie można! Nie, ja się za to nie biorę. Słuchaj, nie to jest bardzo... nasza tradycja na kanale, musisz. No dobra, to dawaj. To będzie chyba uczestnik tej serii, który będzie najdalej od Gienia. Ty potrzebowałeś po prostu punktu odniesienia. Naprawdę. Dobrze było. Dobrze było. To był najlepszy twój bączek. Mi się kurwa wydaje, że on chciał mnie przejechać. Ej, dobrze było. Było to bardzo, to bardzo. Super, super. Nie, no, tak się cieszę, bo ja nie umiem tego robić. Jak oceniasz jego przejazd? Panie, ale jestem dumna. 10 na 10. Słyszałeś? Widzowie, możecie ocenić w komentarzu, ile na 10 ten przejazd według was był. Naprawdę się bałem. Docencie to, że się odważyłem, bo ja jestem bardzo cykor za kierownicą. Dobrze, ja doceniam. Oj, że żyje. My dziękujemy jeszcze raz Sebastianowi Pachurze za udostępnienie tego pięknego placu. Auto całe, Gienek cały, wracamy na bazę. Także mamy to. Sekcję komentarzy pozostawiam do waszej dyspozycji i napiszcie, kogo tym razem mamy wyciągnąć z tej naszej magicznej szafy, bądź czyj. Garaż mamy sprawdzić. Ja za dzisiaj serdecznie dziękuję i widzimy się standardowo za tydzień w niedzielę o 13:00.